Jest piątek, godzina 9. Ja jestem Bartek, a wy słuchacie podcastu Kawka. Ja i pan Tolkien, to żeśmy się poznali dosyć już temu dawno. Nie jestem pewien jak dawno, ale mogłem być w piątej klasie, kiedy moja ciotka, polonistka zresztą, osoba, która miała niebagatelny wpływ na nauczenie mnie pisania w późniejszych latach, sprezentowała mi książkę zatytułowaną Hobbit, czyli Tam i z powrotem. Każdemu, kto chociaż trochę na temat Tolkiena wie, nie trzeba za bardzo przedstawiać tej powieści. Jest to historia, od której wszystko się zaczęło. Historia, w której mały ludek należący do gatunku, czy też rasy hobbitów, tak zwanych małych ludzi, wyruszył na straszną i długą wyprawę z grupą krasnoludów, żeby pokonać smoka, zdobyć sławę, bogactwo i przy okazji ukraść pewnemu czającemu się pod górami stworowi czarodziejski pierścień. Aj, to była fajna rzecz. Ja czytywałem wtedy fantastykę, chociaż raczej trzymałem się science fiction niż fantazy. Bardziej powiedzmy, gdzieś tam byłem team pilot Pirks i te klimaty. Dopiero miał nadejść ten moment pod koniec podstawówki, jakaś siódma, ósma klasa, kiedy zacząłem sięgać właśnie po takie rzeczy jak Le Guin, po Ziemiomorze, po części Ekumeny, które też nie były przecież wszystkie technicystyczne. Takie rzeczy jak Świat Rokanona są generalnie rzecz biorąc jednak bardziej ciążące w kierunku fantazy. Zacząłem też sięgać po Świat Czarownic, André Norton. Ale gdzieś w tym wszystkim, i to był chyba koniec siódmej klasy, w ramach nagrody na zakończenie roku dostałem książkę. Książki. W zasadzie, bo była to trylogia książkowa i nazywała się Władca Pierścieni. Składała się z trzech części zatytułowanych odpowiednio Wyprawa, Dwie wieże i Powrót Króla. Jak się potem okazało, to było tak zwane pierwsze tłumaczenie Skibniewskiej. Wiecie, jak się ma tamte 13 czy ileś lat i wakacje, to generalnie rzecz biorąc ma się dużo czasu na czytanie. Teraz nie mamy. Trochę czasem żałuję, że nie mamy, ale trochę też po pandemii straciłem zacięcie do czytania. Kiedy świat się zepsuł, dawniej czytałem sporo. Czytałem mniej więcej książkę tygodniową, bo na tyle pozwalał mi tryb życia polegający na tym, że w pełnym wymiarze pracuję, mam rodzinę i trzeba robić wszystkie te rzeczy naraz. A po pandemii przestałem czytać w ogóle. Ale wtedy, na koniec tej siódmej klasy, czyli to był zaraz samiutki początek lat 90., taki przełom, usiadłem i przeczytałem to wszystko hurtem. Słuchajcie, całego Władcę Pierścieni. I wsiąkłem. I zafascynowała mnie ta opowieść. Było w niej coś, czego wtedy nie potrafiłem uchwycić do końca, ale gdzieś podskórnie zdawałem sobie sprawę. Po pierwsze, był to rozmach obejmujący ogromne, dziejące się na niewiarygodnym obszarze wydarzenia, trwające bardzo długo. A po drugie, był to rozmach, bo to, co jest ukazane we Władcy Pierścieni, to jest tak naprawdę część tylko. Bo wiemy przecież, że inne związane z wojną o pierścień wydarzenia rozgrywają się również gdzie indziej w Śródziemiu, również w miejscach, które znamy, domniemywać możemy, że dzieją się, ale przede wszystkim wiemy, że Władca Pierścieni, historia wojny o pierścień, historia drugiego upadku Saurona, jest to zwieńczenie pewnej historii, która jest dużo dłuższa, dużo bardziej starożytna. Wtedy oczywiście jeszcze nie miałem wglądu w mitologię Śródziemia,
Widać to zresztą trochę po samej książce. Mówię o tym pierwsze tłumaczenie Skibniewskiej, dlatego że to było wydanie z Faro CIA Books oparte na pierwszym polskim wydaniu, dokonanym, przetłumaczonym, kiedy jeszcze nie wyszedł u nas Silmarillion. Mam te książki do dzisiaj. Mam też na składzie wydanie Muzy, trzytomowe w twardej oprawie ze slipcase'em, które ma nowe tłumaczenie Skibniewskie, jakie sobie nazywam, drugie, poprawione właśnie z uwzględnieniem rzeczy znanych z Silmarillionu i z uwzględnieniem pewnych oczywistych błędów, bo co na przykład Marią powodowało, że przetłumaczyła Shadowfaxa na Gryfa, tego nikt nie wie. Trochę drobnych zmian typu gadzi język zamiast smoczego języka. Nie będę przybliżał tego wszystkiego, bo nie o to chodzi. A też wydawca w przedmowach do tych wydań uwzględnia wyjaśnienia na ten temat. Faktem jest, że pokochałem Władcę Pierścieni i przez wiele lat, raz do roku, czytałem całą trylogię. Aż do dorosłości i potem jeszcze chwilę. Ale różne rzeczy nam się przytrafiają i ostatni raz czytałem całość jakieś 10 lat temu, kiedy czytałem ją na głos moim wtedy naprawdę małym dzieciom mającym jakieś 3-6 lat, ale żywo zainteresowanym historią wojny o pierścień. Ale po drodze wiecie, wydarzyła się jedna rzecz. Był przełom 2001 i 2002 roku. Z Nowego Jorku przyleciał nasz serdeczny, nieżyjący już niestety przyjaciel i przywiózł ze sobą coś, co określił mianem, wiesz, to taka murzyńska taśma z kina, nie? Nagrana kamerą. I na tej murzyńskiej taśmie był Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia Petera Jacksona, którego żeśmy obejrzeli przed polską premierą, która, jeśli dobrze pamiętam, miała miejsce na początku 2002 roku, chyba w lutym. I wiecie, no, nie da się w pełni docenić tego filmu oglądanego na takim malutkim kineskopowym telewizorku i w dodatku nagranym kamerą ze statywu, ale już wtedy było wiadomo, że to jest coś. Już wtedy było wiadomo, że ten film to jest coś dużego. I kiedy osiadłem spokojnie, ustatkowałem się w życiu, to kupiłem sobie i zacząłem oglądać trzypłytowe wydanie, takie jak kinówki. Znowu wszedłem do Śródziemia i wtedy pokochałem wizję Petera Jacksona po raz pierwszy. A potem okazało się, że wyszły wersje rozszerzone, te reżyserskie, te, które mają po 4 godziny. I kiedy obejrzałem je pierwszy raz, bardzo niedawno temu, myślę, że to też było może nawet nie 10 lat, tak się jakoś uchowałem, to zrozumiałem, jak bardzo do tej pory przy oglądaniu tego filmu brakowało mi tego wszystkiego. Zrozumiałem oczywiście też, jak bardzo wielu rzeczy jeszcze tam brakuje, bo przecież zniknęły kurhany, upiory, wosowie i Gan Burigan i mnóstwo jeszcze innych rzeczy. Głaz na Erech. Tak, Tom Bombadil też zniknął. Wszyscy podnoszą Toma Bombadila. Mało komu chce się zastanowić, co jeszcze. Stary Las i Żywopłot i Grubas Bolger i wszystkie te rzeczy, ale nie o to chodzi. Wiecie, dlatego, że wszystko to, co dostarczył Peter Jackson, jest jedną pewną spójną wizją. I kiedy ogląda się te wersje reżyserskie, to czuć, że ci ludzie wiedzieli, co chcą powiedzieć. Czuć, że to wszystko zostało dobrze dobrane, dobrze przygotowane. I zaraziłem młodego miłością do tego filmu. Taką bezwarunkową, taką absolutną. Do tego stopnia, że kiedy świat się zapalił i zaczęło być bardzo źle w 2020 roku i globalnie, i również tak, rzekłbym, lokalnie, prywatnie, to wydaje mi się, że nie przesadzę, jeżeli powiem, żeśmy całą trylogię
obejrzeli tego roku w wersjach reżyserskich ze 30 razy. Było coś w tym, że człowiek ucieka od świata, który przestał nagle być w porządku, do innego świata, w którym też nic nie jest w porządku. Ale tam, w tamtej opowieści, ostały się jeszcze pewne takie klasyczne wartości. Jakiś rodzaj bohaterstwa, wierności, lojalności, przyjaźni. To wszystko są rzeczy, które Peterowi Jacksonowi udało się z powodzeniem przenieść z kart tej niezwykłej powieści na ekran. Przedstawić się, ubrać tę wizję bardzo zresztą wierny sposób, bo ostatnio obejrzeliśmy sobie wcześniejszą ekranizację, tę niedokończoną Ralpha Bakshiego animowaną i leciały dokładnie te same teksty, słowo w słowo, te same frazy, te same zdania. Więc obydwaj oni musieli czerpać bardzo mocno z oryginału. Bo oczywiście Peter Jackson musiał znać wersję Ralpha Bakshiego. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Więc też potrafił i zaczerpnąć z niej garściami i zdystansować się do niej w bardzo wielu miejscach. Natomiast oglądanie wersji reżyserskiej Władcy stało się dla nas pewnym rytuałem, pewnym zwyczajem. I słuchajcie, całkiem niedawno, bo jakieś 3 tygodnie temu młoda napisała do mnie, wysłała mi MMS-em zdjęcie: patrz, jest maraton Władcy. Patrz, jest maraton Władcy, a ty od lat gadasz o tym, że chciałbyś obejrzeć maraton Władcy w kinie, że chcielibyście pójść w ogóle. No więc ja pierwsze co zrobiłem, to natychmiast kupiłem bilety. Udało się zdobyć jeszcze całkiem przyzwoite, chociaż połowa sali była już wykupiona i poszliśmy we dwóch zobaczyć Władcę Pierścieni. On po raz pierwszy w kinie, a ja po raz pierwszy od 20 lat znowu w kinie. I jest kilka takich obserwacji, którymi chciałbym się teraz pokrótce podzielić. Po pierwsze, Władca Pierścieni jest filmem stworzonym do oglądania w wielkim formacie. Oczywiście, że oglądanie go na ekranie kinowym teraz, po 20 z górą latach od produkcji, powoduje, że lepiej widzimy pewne wysiłki technologiczne, niedostatki, których musieli być świadomi ówcześni twórcy. Jednocześnie, kiedy patrzy się na to, w jaki sposób zestarzały się efekty specjalne w tych filmach, to we mnie budzi się podziw. Nawet Balrog, o którym mówiło się bardzo szybko, że zaczął się starzeć jako efekt, wcale nie. Na wielkim ekranie robi ogromne wrażenie. Nawet lalka Pipina, czy kaskaderzy biegający po lesie w perukach, to wszystko sprawia tylko, że człowiek z pewnym takim większym sentymentem myśli o sztuce filmowej i o ogromie pracy, jaki został w to wszystko włożony, kiedy widzisz rzeczywiście na ogromnym ekranie, kiedy patrzysz na miasto widziane z lotu ptaka i kręcisz głową z prawej na lewą, żeby objąć się w ogóle wzrokiem, kiedy szarża orków albo jeźdźców przewala się bądź z prawej na lewą, bądź z lewej na prawą stronę ekranu, obejmując wszystko, to no, jest to doświadczenie przytłaczające, szczególnie, że dźwięk w kinie jednak znacząco różni się od tego, co możemy uzyskać w domu. Więc oglądać trzeba Władcę Pierścieni na dużym ekranie. Bo największy nawet telewizor nie da nam tego efektu. Oczywiście, to nie jest już ten 13-calowy CRT sprzed 22 lat, który oglądaliśmy w małym mieszkanku na Woli. Ale nawet te 40-50-calowe telewizory, one nie oddają sprawiedliwości, one nie robią dobrze tej historii. To jest historia stworzona, żeby oglądać ją w kinie. I za każdym razem, kiedy ją oglądamy, trafia się coś nowego. Za każdym razem któryś z nas mówi: ej,
nie pamiętałem, że to było, nie pamiętałem tej sceny, nie pamiętałem, że on to powiedział, nie pamiętałem, że oni to zrobili. Za każdym razem jest w tej opowieści coś nowego, co ponownie odkrywamy i przez te 2-3 tygodnie, zanim obejrzymy ją kolejny raz, ponownie zapominamy. I to jest ten drugi element. Długo przymierzaliśmy się do tego, żeby zrobić sobie maraton i obejrzeć Władcę ciągiem, bo to jest jednak jedna historia. To jest jedna spójna opowieść, podzielona z praktycznych względów na pewne mniejsze całości, ale jednak będące elementami wspólnej historii, wspólnej opowieści. I obejrzenie ich razem, jedna po drugiej, powoduje, że nabierają zupełnie nowego wymiaru. Pierwszy raz na przykład zwróciłem uwagę na to, jak bardzo ewoluuje postać Peregrina Tuka. Od takiego kretyna, który w zasadzie nie do końca wie, gdzie jest i skąd tam się znalazł, do młodego wojownika, który miał okazję stanąć naprzeciwko całego świata i wyjść zwycięsko z tego starcia. Teraz dopiero zauważyłem, że jest w pewnym momencie scena w Fangornie, kiedy Pippin mówi, chciałbym sobie odnaleźć odwagę. To jest jakiś czas przed tym, kiedy zostają z Merrym rozdzieleni, kiedy pada słynne nigdy się nie rozstawaliśmy. I oglądanie tego wszystkiego ciągiem, a trwa to około 12 godzin, wliczając przerwy, nawet jeśli krótkie, jest bardzo, bardzo takim intensywnym doświadczeniem. Myślę, że niektórzy mogliby nawet nazwać je w pewien sposób doświadczeniem mistycznym. A jak się jest takim zażartym fanboyem, to obcowanie w ten sposób z obiektem naszej fascynacji musi oczywiście dawać inny efekt. Wyszliśmy z kina obydwaj mocno zmęczeni, bo nie pospaliśmy za specjalnie tamtej nocy, ale zachwyceni, zauroczeni od nowa Śródziemiem i opowieścią o zniszczeniu Pierścienia Władzy. O tym, jak wspólnymi siłami, jak połączonym wysiłkiem wszystkich udało się pokonać Czarnego Władcę. To jest bardzo piękna baśń. Tym bardziej baśń, że wiemy, że w naszym świecie nic takiego nie mogłoby się zdarzyć. Do tego stopnia niezwykłe było to doświadczenie, że postanowiłem przeczytać jeszcze raz Władcę po tych 10 latach przerwy. Zmierzyć się znowu z historią. Tym razem będę czytał go w e-booku. To już moja trzecia kopia, którą mam na stanie. Tak po prostu najwygodniej. A zresztą mogę sobie pozwolić na to, żeby kupować sobie książki, jeśli mam na to ochotę, w jakiej formie mam ochotę. Tak więc jeśli będziecie mieli okazję obejrzeć kiedyś Władcę Pierścieni hurtem, nawet w domu na 40-calowym telewizorze, to zróbcie to. Jeśli będziecie mieli okazję obejrzeć nawet dzień po dniu po kolei wersje reżyserskie, to zróbcie to. Ale nade wszystko, jeżeli będziecie mieli okazję pójść do kina i zobaczyć te filmy w kinie tak, jak powinno się je oglądać, to postąpilibyście bardzo pochopnie, gdybyście z tej okazji nie skorzystali. Życzę wam, żebyście mieli taką możliwość, bo jeżeli tak jak ja, albo nawet nie tak bardzo jak ja, ale chociaż trochę, lubicie Władcę Pierścieni i lubicie ekranizację Petera Jacksona, to właśnie taki sposób jej konsumpcji jest najwłaściwszy.
A że jest piątek przed południem, to życzę Wam, abyście wytrwali spokojnie do końca tego dnia i mieli okazję odpocząć. Tak jak Mary i Pippin odpoczywali w rozbitej przez wodę spiżarce Sarumana w Isengardzie. Pozdrawiam Was.